Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Slayers of Fear. I kontynuujemy sobie grę. Dokończ go. Zobaczmy, w tej grze ogólnie mamy malować jakiś obraz. Znowu jesteśmy na początku. O, no cześć. Mamy całe to opowiadanie? Naprawdę? No dobra, tak naprawdę progresu żadnego nie poczyniliśmy. Tak naprawdę gry jeszcze nie zaczęliśmy. Trzeba będzie się wybrać po klucz. Więc idziemy po klucz. Na szybkości. Już wiemy, już tutaj zwiedzaliśmy. Jak zwykle drabina mnie przestraszyła. Bierzemy kluczyk. Nie będziemy tutaj już nic sprawdzać. I tak naprawdę rozpoczynamy naszą grę. W poprzednim odcinku mieliśmy tą całą zagadkę, która, no nie powiem, ciekawa była. No i jest nasz. Może nie powinienem się patrzeć na te drzwi, one tak sztywno się zamknęły. Tutaj coś ciekawy, obraz. Ktoś tu pozował. Zobaczmy nasz obraz w takim razie. Powiedziałbym, tak średnio przypomina. Mogę coś z nim zrobić? Zamknięte. Ej, otwórz. Tak. Od groma jeszcze więcej pędzli. Ło, panie. To schowajmy. O, panie! Ile? Nie za dużo? I'm so sick. Aha, mam tłumaczenie. Mam dość rozmawiania z tobą przez te karteczki. Na Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz, zanim pójdziesz spać. Zapracowany malarz. Nic, tylko zostawia karteczki. Nic więcej? No więc... Lost. Zagubiony. Zasługujesz na to. Dokończ go. Jak mam go dokończyć? Co mam zrobić? Okej, pędzel. Ki? No dobrze. W takim razie... No dokończ go. Wszystko ok. Wszystko zamknięte. Tutaj już sprawdzaliśmy. Za oknem nic nie ma. Nic nie ma. O, patrzcie, pojawiły się napisy, co tu pisze. Tym razem zrób to jak należy. Get it right this time. What? Ej, to tak nie było. Czemu się ciemno zrobiło? O nie. Dlaczego? Wow. Jakaś cimka. Hmm.
Okej. Okay. Widzicie, moje przejawianie strachu jest bardzo śmieszne, można powiedzieć. A te ścinki można tłumaczyć w sumie tym, że gra do mety wywołała jumpscary. Okej. Nic. I nic. Okej. Może to nawet lepiej. Zamknij. Mogę to? Nie mogę nic z tym zrobić. A tu woda jest w ogóle. To nieźle. Nie mogę nic tutaj. Świeczka, nic ze świeczką. Aha, już widzę motyw tej gry. Będę. Od razu przyjemniej, nieprawdaż? Może nie będę gasił? Drzwi się zamknęły. I znowu wino rozlane, no. Włączysz w kółko. W sensie ja? Ej, te obrazy są naprawdę intrygujące. Tu coś mamy. Obrazek. Nie mogę obracać. Ej, ale zdobyłem obrazek. To chyba jest forma znajdźki w tej grze. Nie podchodźmy do okna. Mam jakieś, nie wiem, złe przeczucia, jeżeli chodzi o okna. Znów ten sam obraz. Wieje wiatr. Okej. Nic, co by mnie interesowało. O. Co to takie... No, przetłumacz. Okej. Pędzelek, gumka, znaczy ołówek, gumka. Po co pędzel i gumka? Farby nie. Faktycznie. Postarali się, jeżeli chodzi o dźwięk. Zapalmy. Co? 485. Ale to się stało, bo zapaliłem, czy... Czy naprawdę świeczniczki w ten... Świeczki! W tym świeczniczki, co w ogóle? Świeczniczki, 485. 4... 4... 4... 8... 5. Tak. Open. Co my tu? Thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? O. Pierścionek. No ładny. Nie powiem. Nie zapominaj. Nigdy nie zapominaj. Tutaj szafa. To otwieranie szaf mnie naprawdę zgubi. Pewnego razu coś wyskoczy z takiej szafy, jestem pewien. Widzę, że drzwi nie muszę zamykać. Dlaczego ten bujak się sam buja? Nie powiem, że jest on podejrzany. Kurczę, ale mi się ciężko tego caps locka czyta. Ruszyłaś w moim studiu.
Znowu po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu. Kurczę. Poryczał pokojówkę. Przerażasz mnie. Przestań. Dziękuję. Tak? Tak. Hello, jeleń. I cyk. Gdzie pojedziemy dziś na wakacje? Jeszcze raz. I pojedziemy tu. Stój, 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 stój. Stój. Tu. Co to jest? Co to jest za mapa? Tu jest... Aha, tu jest Sahara, dobra, czyli tu jest Egipt. Dobra, do Egiptu możemy pojechać. Czemuż by nie? A bardzo kolorowe, tak niewyraźne to trochę. Powiem. Dobra, jakby nie patrzeć, ogólnie tu jest jakoś niepokojąc. World shit! Oh, hi. Halo? Teraz to się czuję zaniepokojony. Przepraszam. Hej. Fajny obraz, podoba mi się. Dobra, może w tej grze raczej ciężko będzie, żebym faktycznie krzyknął do tego mikrofonu. Ale gdybyście widzieli, jakie ja mam teraz ciarki na rękach. Po prostu stoi mi każdy włos na ręce. Ciągniemy za lajchę? Naprawdę? A, no i się podmienił obraz. No. I świetnie. Ej ty, lalka, złaś tego łosia. Co to ma być w ogóle? Dobra, to tylko szafa. To tylko szafa. Bez stresu. Nie podoba mi się ten korytarz ani trochę. Zaraz tu... Co? Malowane kłamstwa. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Halo, przetłumacz, co jest? Okej. No to nie. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, gdzie się znalazłem? Fajna figurka. O! Szczury! Okej. Nasz bohater chyba nie lubi szczurów. Głupak. Serio? No szczury lecą do ognia, normalnie. O panie, przeładowaliście łódkę. Tak się nie robi. Jak
to ma działać? Czemu one to robią? Okej. Okay. Ja co muszę przyznać, grze? Naprawdę dużo tu jest, naprawdę ogrom szczegółów. Ja mogę się tu rozglądać, rozglądać. Dobra, co tu? No i zgasł mi kominek. O, rączka. To... Ja nie chcę już w to grać, chyba. Co się stało? Okej, okay, dobra. O, skrzynka na dole. Och, well. To były książki? O Jezus Maria. What the hell w ogóle. Chodźmy stąd. O, piękny, jasny pokój. Podoba mi się. Tu mi się podoba. Zamknij drzwi. Czasopismo jakieś, coś fajnie. Szafa. Nic w szafie. Zamknij szafę. O, coś chciało? Doładowało jumpscary? Już? Mogę? Zamknij to. Już nie lubimy książek. A przynajmniej ja już nie lubię. Okej. Okay. Oh shit. Halo? Nie płacz. Za tydzień będzie lepiej. Może to i lepiej, że zamknięte. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. No dobrze. To są dwa obrazy nałożone na jeden. Prawo, lewo, lewo. Mam nadzieję. A prawo? O god damn it. No i się zamknęło. Papryka. Oh yes, super. Halo? Ciemno tutaj. Nie lubię takiej klaustrofobii. Open these doors. Witamy w naszej kuchni. W sumie spoko, podobała mi się ta kuchnia. Przynajmniej ostatnim razem. Tym razem mi się nie podoba. Może to lepiej, że ciemny składzik jest zamknięty. Ładny obraz. Też mi się podobał. Jezu, już jestem zestresowany. Co jest? Co tu się dzieje? Zamknij to. Co jest? Nie. Tere.
first, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Czy ty zrobiłeś płótno ze skóry? Jesteś chorym człowiekiem. O! Wróciliśmy do swojego pokoju. Masz. Kurczę. Nie wiem, co z tym zrobisz. Flamingi. Przynajmniej przypomina to trochę flamingi. O. Pierwszy szukałem płótna. Aha, no to co powiedziałeś. No dobrze. Bezkształtne mary. Czemu tu tak ciemno? O, mamy to ze szczurami. Czy jakaś taka forma znajdzie? No dobra. O. Więcej słów jest. Nienawidzę, nawet teraz, zagubiony. Nienawidzę i nawet teraz. Takie słowa nam doszły. No dobra, więc myślę, że... A tu nie ma krzesła, mogę wygodnie stać. Że przy tych flamingach skończymy. No nie, nie jestem w stanie dłuższych tych odcinków robić, bo za bardzo gra stresuje jednak. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. No i cześć.